Dzisiaj odbyła się sesja Rady Miasta, sesja niezwykle ważna, bo budżetowa. Radni w zależności od przynależności klubowej określali projekt uchwały budżetowej jako trudny, pomijający szereg ważnych zadań, ale też ambitny czy możliwy do wykonania. Jest on naszym zdaniem ambitny, realny na obecną sytuację finansową miasta wynikającą z pewnych centralnych decyzji i my poprzemy projekt tej uchwały. Negatywnie opiniuję projekt uchwały budżetowej na rok 2020. Dostrzegamy wiele takich negatywnych aspektów w samym budżecie, dlatego też nie mogliśmy inaczej zagłosować. A na tak skrajne oceny budżetu wpłynęło szereg punktów. Pierwszy dotyczył deficytu, a ten to 64 miliony złotych. Po raz pierwszy w historii naszego miasta, ile pamiętam, prawie 70 milionów deficytu budżetowego, który będzie sfinansowany z nadwyżki budżetowej, wypracowanej nadwyżki budżetowej z lat poprzednich, no i będą w ten sposób pokryte wydatki bieżące. Uważamy, że to nie jest w naszej ocenie dobry kierunek działania prezydenta miasta Kołobrzeg, ponieważ jeżeli mamy wypracowaną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, powinna ona po prostu zostać przeznaczona na nowe działania inwestycyjne. Ja nie widzę jakichś większych zagrożeń dla funkcjonowania miasta. Deficyt prawie 70 milionów złotych. On oczywiście budzi pewne kontrowersje. Niestety z przykrością dodam, że wykorzystywane jest to politycznie. Natomiast ten deficyt budżetowy będzie przeznaczony na inwestycje, nie na konsumpcję, ale na inwestycje. Radni z zaplecza prezydent Anny Mieczkowskiej mówili o szeregu ważnych inwestycji. Radni opozycyjni o tym, czego w budżecie brakuje. Budowa przedszkola na Radomskiej, czy rozbudowa żłobka Krasnal, czy też budowa sali gimnastycznej przy szkole nr 5, inwestycja w kanalizację deszczową przy przedszkolu nr 7, filia biblioteki, świetlicy na ogrodach, czy też renowacja kawiarni Ada Bar, to są takie długo wyczekiwane inwestycje i one pochłoną prawie 18 milionów złotych. Jest też dużo inwestycji w drogi publiczne, to jest prawie 23 miliony złotych. Widzimy bardzo dużą rozrzutność w wydatkach, między innymi bardzo duże środki finansowe przeznaczone na promocję w Regionalnym Centrum Kultury, ale również w wydziale w biurze prezydenta. Tam zabezpieczona jest niebagatelna kwota na, i teraz pytanie, na promocję miasta czy na promocję stanowiska prezydent miasta. Również brak. Jaka to jest kwota? To jest 142 tysiące. Radni Prawa i Sprawiedliwości i Obywatelskiego Kołobrzegu podkreślali, że zostali przez prezydent miasta zlekceważeni. W ubiegłym roku dyskusja nad budżetem wyglądała zupełnie inaczej. A przypomnijmy, wtedy większość w Radzie Miasta miały właśnie te dwa kluby. Myśmy teoretycznie nie musieli z nikim rozmawiać. Mieliśmy wtedy 11 radnych. Taką koalicję zawiązaliśmy nieformalną, jeśli chodzi właśnie o konstrukcję budżetu, ale zaprosiliśmy do rozmowy kołobrzeskich razem i uwzględniliśmy w projekcie budżetu ich propozycje, włącznie z propozycją kluczową dla pani prezydent, karty mieszkańca. W budżecie na 2020 rok znalazł się punkt dotyczący polityki transportowej miasta, o co zabiegał Klub Prawa i Sprawiedliwości, zaznacza Maciej Bejnarowicz. Pozostałe 20 propozycji zignorowano. Kwestie związane z łącznikiem Myśliwska, tak, który był w budżecie w zeszłym roku. Przypomnę, budżet porozumienia nie znalazł uznania w tym roku. Nie wiedzieć czemu nie znalazła się ulica Armii Krajowej, uzgodniona również jako nasz projekt w budżecie w roku 2019 nie został wykonany i już go dzisiaj nie ma. Budowa łącznika Myśliwska-Jagiellońska zależy od planów PKP. Ulica Armii Krajowej to inna historia. Nie wpisuje do budżetu pozycji, których nie jestem pewna, dla których nie ma kosztorysu. Słyszymy od prezydent miasta. Przygotowaliśmy dokumentację projektową, która była konsultowana, to Państwo na pewno pamiętacie. Niestety był problem z wykonawcą tej dokumentacji. Umowa została rozwiązana, zostało rozpisane nowe postępowanie i przygotowujemy dokumentację projektową. Jeśli radni by łaskawie bardzo dokładnie przeczytali budżet, uchwałę projektu budżetu, to znaleźliby tam pozycję, która jednoznacznie jest określona jako przygotowanie dokumentacji pod remont tego fragmentu ulicy. W ubiegłym roku budżet przyjęto jednogłośnie. Ta sytuacja nie powtórzyła się tym razem. Za uchwałą głosowali radni kołobrzeskich Razem i Nowego Kołobrzegu, przeciw radni Prawa i Sprawiedliwości i Obywatelskiego Kołobrzegu. Dla mnie jest to budżet bardzo trudny, ale
jednocześnie w moim odczuciu daje gwarancję tego, że nie wyhamujemy rozwoju naszego miasta. I to było dla mnie najważniejsze. Retransmisja sesji Rady Miasta na naszej antenie dzisiaj w bloku programów po wydarzeniach dnia.